rozpoczęli. Ekstrema wpadła na węża drugiego. LT United powolutku też już zajęło węża i zajęło również główną, środkową puszkę od strony węża i próbują się panowie wystrzelać. Następny dwóch zawodników, została kara. Ekstrema dostała jedną karę żółtą, czyli 1 za 1, i LT United zdjęło wszystkich zawodników oraz trafiło sędziego. I za chwilę rozpoczniemy punkt. I ruszyli. Ekstrema weszła na pierwszego węża, LT United również zajęło węża i zaraz zobaczymy, jak to rozegrają. Ekstrema zajęło następną przeszkodę środkową na wężu. LT United rozciągnęło Doritami. Próbują się wyeliminować. Bardzo aktywny jest wąż. Panowie właśnie zaatakowali Doritami. Zawodnicy się wyeliminowali. 1 na 1. Również chyba został trafiony od strony następny zawodnik na LT United na Doritach. LT United jest jeden zawodnik tylko na wężu. I mamy z Ekstremy dwóch zawodników, właśnie próbuje rozciągnąć Doritami, właśnie pokarcić go po plecach zawodnika, ale zawodnik uciekł na następnego węża. O, i jest faja. Ja tylko na sekundkę przetestować dźwięk, zobaczymy, co z tego będzie. Może razem z wami będziemy razem tutaj dzisiaj komentować. Dobrze. Karolina sprawdza drugie słuchawki, drugi mikrofon, a my już tutaj mamy mecz. W tym momencie Ekstrema ma na 5 zawodników, LT United również ma 5 zawodników. Ekstrema weszła bardzo głęboko, jest już praktycznie na środku pola i od strony Dorit, i prawie od strony węża. O, właśnie LT United pokarciło dwóch zawodników, nawet nie zwrócili drużyna Ekstremy, nie zobaczyła, że mają tak głęboko przeciwnika na swoim polu. I proszę bardzo, jeden zawodnik praktycznie zdjął całą drużynę, został tylko jeden zawodnik z Ekstremy. Pomyliłam się. Wyciszyłeś mnie? Okej. Gramy. Na razie 5 na 5. Zaraz zobaczymy, jak sytuacja przebiegnie. Zobaczmy. LT United zdjęło jednego zawodnika z Ekstremy. LT United weszło głęboko na węża, również rozciągnęło stronę Dorit, ale straciło jednego zawodnika od strony Dorit z tyłu, więc mamy 4 na 4. Ekstrema rozciągnęła praktycznie na węża 50. Będzie tutaj próbowała się zdjąć z wężem. Koledze pomaga. O, niestety wąż z Ekstremy dostał. I Ekstrema próbowała Doritami zrobić faję, ale nie udało się. Mamy w tej chwili dwóch zawodników z Ekstremy na
trzech zawodników z LT United, już na dwóch, ponieważ jeden zawodnik od strony Dorit spadł i mamy 2-2. LT United jest bardzo wąsko, bo obu zawodników jest są po stronie węża. O właśnie, próbuje troszeczkę rozciągnąć, ale dostał od ekstremy z Dorit i właśnie ekstrema dwóch, LT United 1 na coverze wężowym i teraz próbują go obejść. Zobaczymy, ile czasu im to zajmie i czy zawodnik z covera się obroni. Sędzia pokazał coverowi, to znaczy zawodnikowi z LT, że może grać, że to była obcierka. Out. Zawodnik z LT zszedł, nie obronił się. Ekstrema zdobywa punkt. 10 sekund. Panowie przygotowują się do biegu. Akurat wszyscy panowie w tej chwili na polu są. No i poszli. LT United chyba miało jeszcze bardziej rozbiec się, ale zawodnik jeden zrezygnował z rozbiegu i zatrzymał się na przeszkodzie pierwszej. Ekstrema jest pięciu zawodników, bardzo mocno rozciągnęła na węża. Wąż 50, LT United straciło jednego zawodnika na breaku. I LT United, drugi zawodnik z bazy zszedł, trzeci zawodnik nie dobiegł, chciał rozciągnąć, ale mu się nie udało. Więc mamy dwóch zawodników z LT na Doritach. Na Doricie pierwszym i na Doricie trzecim, ale wąż właśnie będzie próbował panów zdjąć. O właśnie, LT jeden spadł, drugi spadł i w tej chwili ekstrema. Pięciu na polu. Tak, wyczyściła całe pole, zostało piątka. Wszystko się zdarzyć może. No, czekamy. Zobaczymy, jak będzie rozbieg. Dosyć wąsko. Obie drużyny rozbiegły się dosyć wąsko na jakieś pierwsze przeszkody. Nikt nie chce ryzykować, chociaż LT United moim zdaniem powinno zaatakować w tym momencie, ponieważ oni nie mają nic do stracenia, a mogą dużo zyskać. Właśnie dwóch zawodników z LT United spadło, zostało trzech. Sędziowie pokazali 60 sekund, czyli mamy minutę. No i LT United właśnie próbowało się coraz bardziej wychylać, zaatakować, ale właśnie zostało ich trzech. Ekstrema straciła zawodnika na wężu, który właśnie próbował zaatakować stroną węża i zdobyć sobie jeszcze jeden punkt, który na pewno by im pomógł później w klasyfikacji, w wyjściu z grupy. Teraz panowie spokojnie. Ekstrema znowu próbuje podciągnąć. Już jest na środku od strony węża, właśnie zdjęła węża LT United. Zostało dwóch tylko zawodników i skończył nam się czas. Próbują się do startu, no i zaraz zobaczymy, jak się rozbiegną. Repomen wpadło na węża pierwszego oraz na Dorito trzecie. Sędzia sprawdza jednego zawodnika i w tym czasie jednak zawodnik z Repomenów spada. LT United również traci jednego, nie, przepraszam, dwóch zawodników, więc mamy trzech na czterech. Następny LT spadł zawodnik Repomen. Przebiegł na faję, na pole przeciwnika i właśnie zdjął następnego zawodnika. Oj, bardzo mocno go skarcili. Sędzia aż podbiegł go zasłonić. Mimo że miał rękę do góry, to chłopcy mu nie żałowali. Sędzia sprawdza zawodnika z Repomen.
zdobyć kolejne punkciki. I mamy rozbieg. LT właśnie rozciągnęło troszeczkę, miało podwójną bazę, przeszło, rozciągnęło na stronę węża. A, przepraszam, nie to pole. LT United, jeden spadł, drugi też widzę z drugiej strony. Wszedł, więc mamy trzech zawodników z LT United. Repomen ze strony węża spadł. Kolejny zawodnik z LT Unitedu zszedł. Właśnie schodzi z pola, więc mamy dwóch zawodników LT United. A, tu nie jestem pewna. Następny zawodnik z Repomen. Szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, kiedy Repomeni spadli. Nie zauważyłam. I mamy czyste pole, LT United we dwóch zdobywają punkt, ale jeszcze muszą dobiec. Towel jest rzucony. LT United zdobywa punkt i remisuje 1-1 z Repomenami. Repomeni z prawej strony, LT z lewej. I mamy rozbieg. Po breaku LT traci jednego zawodnika. Repomen we pięciu zawodników. LT już traci kolejnego zawodnika. Mamy więc trzech zawodników na pięciu. Repomeni rozciągnęli Doritami, głębiej poszli. Wąż tylko dwójeczka. Sędzia sprawdza właśnie Dorita. Out. Ale jeszcze sędzia sprawdza Ocierka. Jednak zostaje, czyli mamy pięciu zawodników z Repomenu, a trzech zawodników z LT. Baza z LT spada. I chyba zawodnik, który próbował przejść na Dorita, też dostał, ale nie jestem pewna. O, na pewno w tej chwili sędzia również też. Wynik 2-1. Zgadza się. Oj, tutaj coś na Snake'u się stało. Mam nadzieję, że zawodnik z Repomenów wyjdzie z tego cało, bo widać, że po prostu rozwalił mu się cały marker i coś ma z ręką. Ale na polu mamy za to LT United, które jest dosyć głęboko już. Z drugiej strony Repomen jest prawie na czwartym Doricie w sumie tak naprawdę. Ale LT United prawie bliźniaczo. I kolejny zawodnik Repomen spada. Kolejny zawodnik Repomen spada. Czyli mamy tylko dwóch zawodników z Repomenu. LT United gna do przodu, Repomen na kolejny spadł. Już mamy czyste pole. LT wyczyściło pole i miejmy nadzieję, że nie trafi swojego zawodnika. O, właśnie pokazuje zawodnik, żeby... Ale spokojnie, mamy tutaj na pewno jeszcze przy banerze z ich strony dwóch zawodników, więc myślę, że oni pewnie podbijają ten punkt. Po zsumowaniu tych dużych i małych punkcików. A teraz wracamy. LT z Repomenami. Repomen stracił marker, ale się pozbierał i w tej chwili rozbieg przeżyli wszyscy zawodnicy z obu drużyn. LT United, właśnie sędzia zdjął jednego LT z LT United. Repomen rozciągnęło bardzo głęboko, weszło na wężu drugim. Właśnie zdjęło drugiego zawodnika z LT United. Sędzia podbiega i sprawdza trzeciego zawodnika. Ale jest dalej gra. Czyli mamy... Oj, jednak spadł. Mamy 5-2 w tej chwili. Repomen
przeszło bardzo głęboko stroną Dorit, właśnie strona węża i środek próbował. No i widzimy tutaj na lustrze, o, Repomen jeden spadł z węża, czyli mamy 5 na 4 dla LT, przynajmniej w zawodnikach, nie w punktacji. Bardzo obłożona strona węża, ponieważ trzech zawodników jest na stronie, baza zeszła z LT, więc mamy 4 na 4. Sędzia właśnie zdjął zawodnika bazowego z Repomenów, więc w tej chwili mamy 4 na 3. I zaraz zobaczymy, jak się rozegra dalsza sytuacja. Repomen rozciągnął na Dorita. Mamy jeszcze 2 minuty, więc ta sytuacja może zostać uspokojona i LT United może powoli rozgrywać i pchać do przodu. Właśnie. Znowu mamy 3 zawodników na Snake'u. Znaczy po stronie Snake'a. Tak, zgadza się, LT. Próbowało właśnie zaatakować, straciło przez to jednego zawodnika, który... O, Repomen poszedł na faję, na stronę węża, zdjął jednego zawodnika, ale sam później dostał, więc LT United. Oj, chyba on nie miał świadomości, że tam na Doritach dalej są zawodnicy. Pobiegł tak pewnie, a tutaj mamy jeszcze 2 Repomenów. Nie, on wiedział o tych zawodnikach, ale stwierdził, że wykorzysta to zamieszanie, które było na Doritach i że go nie zauważył. I któryś zawodnik z Repomenów obejrzał się i zobaczył ten ruch i go zdjął, ale mamy 60 sekund. I jeden zawodnik z Repomenów właśnie szuka sobie celu. No pole jest puste, więc tak naprawdę może biec i podbijać. Tak, mamy 2 zawodników z Repomenów. Jeden jest przy bazie, będzie podbijał. Zgadza się, podbił. Zobaczymy, co sędziowi na... No i rozpoczęli rozgrywkę. LT United straciło 2 zawodników po breaku. Next Team 5. Widzimy, że Next Team już na Snake'u, tutaj prom do przodu, LT United na swoich pierwszych przeszkodach, chociaż widzimy teraz rozciągnięcie tam prawie na środku w stronę Dorit. I jest to spokojny punkt. No i zobaczmy, Next Team. Przeszkodę lepiej, żeby wbiegł dany zawodnik. Albo ilu zawodników przygotowuje się do dużego, długiego biegu, czyli są pochyleni i przygotowują się naprawdę do wejścia głęboko w pole. Mamy, obie drużyny zajęły węża pierwszego, wszyscy zawodnicy są na polu, żaden nie spadł na breaku, więc mamy sytuację 5 na 5. Next Team straciło jednego zawodnika, natomiast zawodnik z tyłu przeszedł bardziej głębiej do przodu. Doganiają, próbują rozciągnąć bardziej Doritami. Dorito 2 weszło od Next Teamu. Zawodnik prawie wszedł na środek pola, ale mu się nie udało. Czyli mamy 3 zawodników z Next Teamu. I na 3 też z LT, bo w tej chwili 2 zawodników z LT spadło i jak widzieliście sytuację, Next Team próbował wejść na węża, ale został pochwycony w przebiegu właśnie przez LT. Ojej, to musiało boleć. Next Team zdjął jednego zawodnika, ale w tej chwili jest na 2 z LT i zawodnik na piramidach z LT nie wie, o, już wie, gdzie się znajduje zawodnik Next Teamu, więc mamy out.
Czyli mamy czystkę na polu po stronie Next Teamu. LT jeszcze tego nie wie, nie jest do końca przekonana. Właśnie kolega poinformował o tym. Sędzia sprawdza i ma dobry moment, ruszył do przodu i na tym skorzystał, bo czasami jest tak, że wybieramy zły moment, ruszamy i od razu dostajemy kulką. Mamy następny mecz, mamy następny rozbieg i zawodnik z LT United zszedł jeden. Next Team, proszę bardzo, przebiegł przez praktycznie środek pola, zdjął jednego zawodnika, sam został pokarany po plecach, ale jeden za jeden już jest dużo, ponieważ LT zostało w trzech, Next Team w czterech i mamy większą siłę ognia od strony Next Teamów. Next Team przechodzi na węża dwójeczkę. Powinien bardziej pójść do przodu, bo tutaj ten kąt z następnego węża miałby lepszy kąt do strzału. Natomiast tutaj LT przeszło, próbuje zaatakować Doritami, proszę zobaczyć, znalazł się na drugiej stronie pola i praktycznie też nie został trafiony, nie zdjął przeciwnika. Next Team bardzo dobrze się bronił. Był wbity w balon, miał tylko przygotowaną lufę, jak tylko coś się ruszyło, to zdjął dwóch zawodników, które próbowało go wyeliminować. I ruszyli. Na razie wszyscy są na polu, mamy 5 na 5, nie, Next Team ze strony węża spadł, mamy 5 na 4, LT już przy wężu głęboko, na środku boiska. Next Team również znajduje się po środku swojej części boiska i zaraz zobaczymy Dorita trójeczka. LT rozciąga na cover od strony węża. Next Team podciąga na środek i próbuje upolować tutaj też środek przeciwnika, ale jest za bardzo schowany i nic nie widać, więc przerzucił się na stronę Dorit. Tam Dorita od strony LT ma dwóch przeciwników i właśnie wyeliminował Next Teama. Więc mamy Next Team, trzech zawodników, właśnie LT United zaatakowało. Ojej. Wyeliminował dwóch zawodników z Next Teama i dopiero trzeci zawodnik go zdjął. Więc mamy towel Next Teamów. Tutaj teraz mamy zaraz Next Teamu i LT United. Podwójna baza od strony Next Teamu i LT United. Ale też mamy środek od strony LT United, a od strony Next Teamu mamy już Snake'a 2. Zgadza się. Next Team atakuje Snake'iem. Tutaj LT nie weszło na Snake'a, ale rozciągnęło na covera od strony Snake'a, żeby mieć ten większy kąt do pilnowania. LT już rozciągnęło bazę. Na bazie widzę tylko jednego zawodnika. Kara dla Next Teamów, stracili węża jednocześnie razem z drugim zawodnikiem. I mamy 5 na 3. LT ma po stronie węża dwóch zawodników, prawie na środku pola. Next Team czeka, ale nikt do niego nie przyszedł, więc zajął się innym kątem. Natomiast minuta 30 do końca. Tam? Półtora minuty do końca, tak jak Karolina powiedziała. LT United straciło jednego zawodnika z węża. Next Team stracił Dorita i została tylko baza z Next Teamu.
Zaraz zobaczymy. Właśnie, LT, jeden zawodnik z tyłu postanowił pomóc, ale zatrzymał się tylko. Dawel. I zaraz zobaczymy, co się stanie dalej. I po rozbiegu Next Team jeden spadł, LT również jeden spadł, drugi. Oj, LT tracimy. Ta nawierzchnia musi być bardzo, bardzo śliska, ponieważ teraz zawodnik LT United, wchodząc na Snake'a, bardzo mocno wyjechał. Mam wrażenie, że on nie chciał. Zostało tylko dwóch, ale... już jeden zawodnik z LT został. No, wymienili się prawie wszyscy. Next Team również został wyeliminowany, wszyscy zawodnicy, ma puste pole. Naprawdę... 18 sekund, ja nie wiem, czy on ma świadomość, że on ma tak mało czasu. Raczej nie. 13, 10. Ale jest. Dziękujemy serdecznie i trzymamy również za nich kciuki. Wąsko, ale do przodu u 19, natomiast tu LT United też poszło do przodu troszeczkę szerzej. Mamy zajęte stron w środek, praktycznie stronę węża, Dorito 3, natomiast U19 dopiero weszło na drugie Dorito. Na razie spokojnie, próbują wybadać przeciwnika, ponieważ jest to starcie drużyn z grupy A z grupą B. To jest starcia, które jeszcze nie były, czyli zawodnicy ze sobą nie grali, próbują wybadać przeciwnika. LT United w tej chwili jeden spada. U19 jeszcze jest pięciu. Na razie spokojnie, zobaczymy, jak to się skończy. LT United próbuje do przodu wypełnić dziurę, która została zrobiona po zawodniku, który spadł. Mamy dwóch z przodu, dwóch z tyłu. Z przodu jest wężej, z tyłu jest rozciągnięte. Właśnie Dorito 2 weszło i cover wężowy. Natomiast zobaczymy, co się dzieje z U19. U19 też również mamy zajęty cover od strony węża i pierwszy przeszkodę przy wężu, czyli ring. Również tutaj Azteka. Widzimy LT United weszło na węża z covera i się zastanawia, jakie ma kąty, czy kogoś złapie. LT United bardzo ładna linia na środku swojego pola. U19 traci jednego zawodnika, czyli mamy Azteka, czy kogoś złapie. LT United węża z covera i się zastanawia, jakie ma kąty, czy kogoś złapie. LT United bardzo ładna linia. I się zastanawia, jakie ma kąty, czy kogoś złapie. LT United bardzo ładna linia na środku swojego pola. U19 traci jednego zawodnika, czyli mamy 4 na 4. Tutaj widzimy, U19 jest na czwartym Doricie i zaraz będzie próbowało atakować. Właśnie to kogoś zauważyło tą środkową przeszkodę na wężu. Out. LT United traci kolejnego zawodnika. Mamy 4 na 3 w tej chwili. Zawodnik z U19 przeszedł z covera na węża pierwszego. Porozumiewają się z kolegami, rozeznają się w sytuacji. No i teraz będzie próbował zaatakować od strony węża. Przychodzi na węża dwójkę. Tutaj LT komunikowało się, próbowało zdobyć jakieś informacje. No i mamy, nadal pin utrzymają swoje pozycje na środku pola. Na razie o Snake z U19 spada. U19 dostaje karę. Jeden za jeden, ponieważ zawodnik z Dorita próbował się odstrzelić po już trafieniu.
W tej chwili LT United zostało wyeliminowane z Dorit. Mamy sytuację 1 na 1. I teraz chłopcy... Chyba nie mają świadomości, gdzie są. Tak, w tej chwili na razie nie mają świadomości, gdzie są. O właśnie, odezwał się zawodnik z LT United. Ale szkoda, że go nie trafił na tym przejściu, ale widzimy, że po stronie reprezentacji Polski mamy Maxa z Wirsta, a po stronie LT United jest zawodnik na prawie środkowej przeszkodzie. Jest na wysokiej przeszkodzie, więc spokojnie stoi. Próbuje pod w cieniu przejść, zmienić przeszkodę i zmienić przeciwnika. Się zastanawia, z której przeszkody będzie mu lepiej złapać kąt. I tutaj jednak wrócił do swojej przeszkody. Na razie czekają na siebie, zobaczymy, jak to rozwiążą. A czas płynie. Czas płynie, zgadza się. Jest jaka cisza. Zobaczymy, kto pierwszy straci cierpliwość, ale no to jest dopiero pierwszy punkt, więc to jest bardzo duża później strata przy po kolejnych meczach. Tracimy naprawdę dwa, już w tej chwili dwie minuty. Dwa mecz? Ile w tej chwili trwa? Już minęło już pięć minut meczu. Minut meczu minęło. No to więc... Aj, i podbił. Czy nie dotknął? Nie, czas nie, cały czas leci. Cały czas leci. Time, sędziowie krzyczą... Czas cały czas leci. Nie. Gra. Gra. Został wyeliminowany. Zawodnik z LT United został wyeliminowany. Widocznie sędziowie zatrzymali, żeby nie podbijał czasu. Ja, wszyscy gracze cali wrócą do domu i nikt sobie żadnej krzywdy nie zrobi. Dobrze, rozpoczynamy następną rozgrywkę. I mamy LT United, rozbiegło się praktycznie do środka pola. Są tu bardzo głęboko dwóch zawodników. Trzech jest z tyłu, dociąga LT United piramidami i mamy trzech zawodników po środku. Natomiast U19 dopiero teraz rozbiega się i rozciąga, chociaż już tam Dorita czwóreczka i widzę, że coś próbuje ściągnąć na siebie uwagę. LT United traci jednego zawodnika. Mamy w tej chwili 5 na 4 przy graczach oczywiście dla U19. U19 tutaj widzimy Dorito 4 próbuje coś zaatakować. Już jest na Doritach przeciwnika i zdjął jednego z LT ze środka. Rozciągnęło na węża, wąż przechodzi i powinien dalej pójść. Nie powinien się zatrzymywać na dwójce, bo stąd nic nie widzi. Właśnie, bardzo ładnie. No i już mamy tylko dwóch zawodników LT United i właśnie... Ciało. Tylko zobaczmy, jak się zachowają. Zgadza się, bardzo dużo zostało stracone, to znaczy spalonego czasu na pierwszy mecz, na ten rozpoznawczy mecz. No i zobaczymy. LT United troszeczkę ostrzej do przodu rozciągnę. Przepraszam, U19 LT United straciło jednego zawodnika, rozciągnęło na Dorita. Mamy trzech zawodników z tyłu i już z jednego zawodnika na Doricie trzy. Natomiast U19 w tej chwili też podciągnęło Doritami. Kolejny zawodnik z LT United spada, czyli mamy 5 na 2. U19 podwoiło węża, ojoj. Aj, szalone ruchy po stronie tego Snake'a. Bardzo ładnie poszedł. Myślałam, że wypadnie nogą za pole boiska, ale wyczyścili i bardzo ładnie zdobywają kolejny punkt, tylko jeszcze sędziowie muszą to zatwierdzić, jak później, jak się fajnie czuje, czy zawodnik, który biegnie środkiem pola i strzela. Bardzo mocno, bardzo głęboko weszli, tylko właśnie tu LT United też zaatakowało. LT United dostało jedną karę, jeden za jeden. Wąż został obstrzelany i obmalowany. Kolejny zawodnik.
Wow. Panowie nawet nie nadążają za komunikacją i zdejmują kolejnych. Wszystkich zdjęli. I nie zdo... No i rozpoczęliśmy. Niestety, Ała Grey spadł zawodnik ze Snake'a, Snake'owy zawodnik LT United już też spadł. LT United dostało karę 1-1. Ała Grey z jedynego zawodnika straciło, więc w tej chwili mamy 3. Już nie, LT United straciło trzeciego zawodnika, Ała Grey straciło drugiego zawodnika, więc mamy 3 zawodników z Ała Grey. I tylko jednego zawodnika z LT United, ponieważ... O, Ała Grey też straciło jednego zawodnika z Pyramid. Panowie byli za szybcy, ja nie nadążam za tym zamówić, co się dzieje, ponieważ LT United tylko dostało sam cover, już nie, na węża. Próbował LT United zaatakować Doritami. Nie, ale za szybko parli do przodu i nadziewali się na pasmo kulek, które wystrzeliwało Ała Grey. No i Ała Grey idzie do... Czyli przeszli do następnej klasy, niektórzy zakończyli podstawową edukację. Podstawową edukację, poszli do liceum, mają teraz dłuższą przerwę. I po prostu to szczęście, ta energia ich otwiera. No a teraz mamy następne rozdanie. Ała Grey z LT United i LT United i Ała Grey jeszcze nie straci zawodnika. Nie, przepraszam, LT United właśnie traci jednego zawodnika. Ała Grey głęboko. Zajęło praktycznie też wszystkie środkowe przeszkody, to znaczy nie wszystkie, no część zostaje, ale 3 przeszkody środkowe są zajęte, weszli na węża jedynkę. Został zawodnik na bazie, który trzyma plecy. Natomiast LT United, tu widzę 3 zawodników z tyłu, ponieważ Dorito 1 cover wężowy oraz baza jest zajęta, natomiast tylko jeden zawodnik jest z przodu. Zobaczymy. O, Ała Grey właśnie przeszedł, rozciągnął na cover wężowy i na Dorito 4. Natomiast LT United podciągnęło i spadło. Próbował zaatakować Doritami, ale się nie udało i został zdjęty. Jest 3 zawodników z LT United. Natomiast Ała Grey traci covera wężowego. Czyli jest 4-3. I właśnie podkradają się, Ała Grey podkrada się do LT United. Zaraz zobaczymy, z jakim skutkiem. Wąż z Ała Grey został wyeliminowany. Tutaj zawodnik z Ała Grey zdjął tego początkowego, środkowego zawodnika z LT United. Poszło 1-1. No i Ała Grey znowu straciło zawodnika, czyli został tylko jeden zawodnik. Mieli przewagę 4-3. Najpierw 5-3, później 4-3. No i w tej chwili jest tylko jeden zawodnik z Ała Grey na 2 z LT United i wygląda na to, że no jeśli nie popełni błędu, ale Ała Grey popełniło dużo malutkich takich błędzików i bardzo dużo właśnie zostało ich wyeliminowanych przy tak ogromnej przewadze. LT United poszło do przodu, rozciągnęło wężem i właśnie w tej chwili za moment Ała Grey zostanie właśnie wyeliminowany. LT United podbija punkt. I coraz... Mamy nadzieję, że coraz więcej będzie takich młodych graczy. Dobrze, zaczęło się... Wszyscy zawodnicy, nie, przepraszam, LT United straciło jednego zawodnika. Ała Grey ma jeszcze 5 zawodników. Poszło agresywnie do przodu, głęboko. Faktycznie rozciągnęli się po całym polu, po całej szerokości pola boiska. Jest na wężu 2, tam na Doritach, 4 na Doricie, na środkowym przeszkodzie, ale został wyeliminowany, więc w tej chwili mamy 4-4.
może nie za dobry ruch tam rozciągnięciem i wejściem tak bardzo głęboko. Natomiast dalej zostało pogłębione. LT United próbuje zrobić faję i zostało wyeliminowane. Zawodnik, który próbował wejść na covera wężowego, również został wyeliminowany. Więc mamy teraz w tej chwili dwóch zawodników z LT United. LT United próbuje rozciągnąć na Dorito. Ała Grey właśnie zdjęło węża jeden za jeden, czyli straciło jednego zawodnika, ale wyciągnęło zawodnika przeciwnego, więc dla Ała Grey się opłacało i LT United rzuca tower. Jest jeszcze 2:40 do końca tego. No dobrze, po rozbiegu, po breaku mamy 5-5. Wszyscy zawodnicy są w grze. LT United jest bardziej też rozrzucona po całym polu, ale bardziej trzyma się środka na razie środkowych przeszkód. Ała Grey zrobiło to samo, tyle Ała Grey też jest na Doricie, tak jak na lustrze. Na LT United, czyli LT United najgłębiej na razie ma środek, a Ała Grey właśnie próbuje dobić do środka i wchodzi na węża. A LT United również wchodzi na węża jedynkę, czyli mamy na wężu lustro. LT United przeszło na trzecie Dorito, natomiast Ała Grey troszeczkę zostało z tyłu i Ała Grey traci dwóch zawodników, jednego ze środka i jednego po stronie Dorit. Więc ALT United nadal w piątkę, więc jest 5-3, już nie 5-2, Ała Grey we dwóch graczy, LT United na razie w pięciu. Atakują Dorito z Ała Grey. Wąż wyeliminował jednego zawodnika z LT United, który przebiegał na covera. Czyli mamy 2-4. No, została minuta. Sędziowie pokazują 60 sekund do końca meczu. LT United poszło do przodu i straciło jednego zawodnika, więc jest 3-2, ale zdjęło jednego z Ała Grey, czyli Ała Grey. Aj, nie zauważyli, a tutaj zawodnik LT United podszedł ich od tyłu i podbił punkt. Cisnął guziczek. Czasem mam wrażenie, że ci zawodnicy po prostu są tak skupieni na tym, żeby pilnować swoje linii, czy pilnować crossa, że nie zauważałem też swoje, więc bardzo duży plus i z jednej i z drugiej strony. A teraz mamy rozbieg Ała Grey i LT United. LT United szeroko, a Ała Grey również szeroko i do przodu. Już jest w środku pola, poszło do ritami. LT obie United drużyny muszą się śpieszyć, bo mamy tylko 35 sekund. Tak jest, 35 sekund, więc muszą przejść do przodu. LT United traci jednego zawodnika z Dorit. Sędziowie sprawdzają bazowego i właśnie zszedł. 20 mamy sekund. Trzech zawodników z LT, Ała Grey. Próbuje przejść do przodu. No bo nam sekundy uciekają te. 10 sekund. Ała Grey następny jest zdjęty. Został. Aj. No, nie dobiegną. Nie wiedzą nawet, że nie mają zawodników. Nie dobiegną, nie podbiją. Ruszyli. No i zobaczmy, Ała Grey straciło jednego zawodnika, poszło bardzo głęboko do przodu na Dorita 4, już jest na Doritach 5 na polu przeciwnika, zdjęło jednego zawodnika z LT United i drugiego i dalej poszło do przodu, praktycznie jest na ostatniej przeszkodzie na Doritach i podbije, wąż nawet się nie zorientował, co się dzieje. Ała Grey Doritami pobiegło do przodu i prawdopodobnie zdobyło punkt. Wyeliminowało. 22 sekundy trwało to. 22 sekundy. Proszę, proszę.